Kto ma więcej praw? Kochanka czy żona? I okazuje się, że kochanka. Bo kochanka, kiedy powie, nie, nie spotkam się dzisiaj z tobą, to ma prawo. Mężczyzna to uznaje. A żona niekoniecznie. Żona przecież musi. Obowiązek małżeński. Tak. Czy kochanka ma obowiązki? Nie ma. To jest ciekawe, nie? Czy kobieta z prawami i obowiązkami? Mąż? Jakie ma prawo? Mąż, od razu jest ciężko, nie? Żona też jest ciężko. Partner? Możemy się słyszeć. Słyszymy się. Rozumiemy. Partner, nie? Słyszysz, to partner. No tak, na poziomie takim równym sobie. Tak. Mhm. A mąż się kojarzy z kimś większym. Tak. Czasem się mówi tak, kochanka, tak depresjonując. A ja mówię, a czy ty wiesz, że ty też masz kochanka? Ty, kochanko, też masz kochanka. To jest twój kochanek. I już od razu się robi lepiej. No tak, no bo wchodzimy w różne role w tej relacji. Jesteśmy siłą rzeczy. Tak. W różnych rolach. Tak. Zależy, jak na to spojrzymy i patrzymy. Także to wszystko idzie w ogóle z dalekich jeszcze innych przestrzeni. Ile najwięcej gwałtów, jeżeli mówią o nadużycia, jest w małżeńskiej sypialni. Kobiety po prostu nie mówią nie. Robią to dla świętego spokoju, tak. Bo mąż potrzebuje, bo tak wypada. Tak, bo będzie lepsza atmosfera. Bo będzie lepsza atmosfera, bo jutro mąż ma mi coś tam kupić. Tak. Więc robię to dla świętego spokoju w tym momencie, robiąc samogwałt na swoim ciele. A niestety, robiąc samogwałt na swoim ciele, to wszystko się upycha w ciele. Dokładnie. I robi się coraz bardziej pod górkę. Dokładnie. I to nie tylko seks, bo my gwałcąc, idąc do pracy, której nie lubimy, też prowadzimy to ciało, czyli też to jest samogwałt. Muszę, powinnam tam iść. My jesteśmy w samogwałcie. Większość naszego życia. Tak. Bo przecież takich aspektów życiowych jest znacznie więcej niż tylko relacja damsko-męska, niż tylko robota. Tak. I tutaj znowu wracamy do tego aspektu bycia blisko siebie. Dokładnie. Bliżej siebie. Dokładnie. Robienie tego, co jest mi dla mnie dobre, wygodne, co mi sprawia przyjemność. I nawet jeśli czegoś nie lubię, ale znajdę jakąś... chociażby coś małego, ale coś takiego, co mi sprawia przyjemność i ja to zrobię z chęcią, to już jakże zmienia to aspekt robienia tego i spojrzenie na to. Tak, na przykład zobacz, tylko zmiana sytuacji. Chodź, córciu, umyjemy razem okna, łączymy sobie fajną muzykę, a potem polecisz dziewczynami tam na dyskotekę, nie? O ile córka przyjmie taką wersję, tak, może powiedzieć, tak. Nie, nie będę żadnych czarnych okien, więc zwariowałaś. Ale widzisz, już jest, gdyby już jest współpraca, wspólnota, już jest inny ruch, jeszcze jest tło do tego, nie? Pogadamy. Już jest inaczej. Już to inaczej jakby... już jest nas dwoje w tym. Nie, człowiek nie jest obciążony. Jest łatwiej, przede wszystkim jest łatwiej. Łatwiej, a co jeśli na przykład córka... Czyli jest obowiązek i prawo, nie? Jest obowiązek, uczy matka obowiązku, ale też oczywiście masz prawo, pewnie, że tak. Leć, o której? To o 20. To co, machniemy te dwa okna jeszcze do tej 19? Później się wystroisz i polecisz. Jest prawo i obowiązek. Ale jeśli nie chce córka myć tego okna, mimo ma wszystko. Prawo powiedzieć, że nie. Jak najbardziej. I co? Taka hipoteza tylko. To wtedy... Wiesz, no są różne inne obowiązki, ale też nieużywanie. Czuję się użyta, nie umyję tych okien. Ale bardzo chętnie, nie wiem, podleję kwiaty.